Dzień dobry Państwu, Jakub Borkowski, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Odwiedzam ponownie gospodarstwo, w którym miałem przyjemność być 16 maja i chciałem pokazać Państwu, jak wyglądają te same zwierzęta miesiąc później. W tym momencie jest to już dosyć ustabilizowana grupa o ustalonej hierarchii. Zwierzęta są spokojne. Nie widać śladów agresji. Utrzymywane są na głębokiej ściółce z wykorzystaniem przede wszystkim pasz gospodarskich, żywione bez udziału komponentów GMO, zgodnie z wytycznymi programu ochrony zasobów genetycznych realizowanych przez Instytut Zootechniki w Krakowie i Polski Związek Hodowców Producentów Trzody Chlewnej Polsus. Rasa idealna, jeżeli chodzi o gospodarstwa rodzinne, nie wymagająca zbyt wielu zabiegów weterynaryjnych. Grupa jest dość liczna, ale nie ma żadnych problemów zdrowotnych. Dziękuję za uwagę.